Witam Państwa bardzo serdecznie. Nadajemy z Komnaty Marszałkowskiej w Zamku Baranów Sandomierskich. Zakończyła się druga konferencja Latającego Uniwersytetu Leszczynowego. Naszym gościem jest pan Łukasz Modelski, który wczoraj wygłosił fascynujący, niezwykły zupełnie referat dotyczący stosunku rewolucji francuskiej do karpia. Ponieważ ja Łukasza znam, jesteśmy po imieniu, nie będziemy tak jak w poprzednich przypadkach tutaj zmieniać tej formuły, będziemy sobie tak gawędzić po koleżeńsku. Kiedy wczoraj słuchałem tego wykładu, czekałem, kiedy wreszcie ujawnisz nazwiska tych gangsterów, którzy osuszając stawy w całym królestwie, no wtedy republice, próbowali ubić na tym jakiś interes, ale okazało się, że nie, że to nie chodzi o wrogie przejęcie, o próbę zawładnięcia rynkiem głębokim i obszernym. Francja to rynek żywności potężny, ale o coś innego, no, można większego. Można powiedzieć nawet, że to było antyekonomiczne, dlatego że były całe regiony we Francji, które się utrzymywały z hodowli ryb słodkowodnych z ogromnym powodzeniem. Osuszenie tych stawów sprawiłoby, a częściowo także sprawiło, bo częściowo te stawy osuszono w końcu, upadek tej gałęzi handlu, ale tutaj mechanizm był inny, był nieekonomiczny, był ideologiczny. Zanim przyszło do karpi, była mowa o stawach. No. I stawy były pewnym atrybutem starego porządku, dlatego że nie każdy mógł założyć staw. I istotnie przywilej zakładania stawów należał do dwóch stanów, które rewolucja zniosła, czyli do szlachty i do duchowieństwa, osobliwie do króla i do klasztorów. Mhm. Oczywiście wielcy magnaci mogli zakładać stawy. Jednym słowem, wiadomo było, że każdy staw jest założony przez kogoś, z kim rewolucja walczy. To po pierwsze. Po drugie... Z istoty już. Po drugie, najpopularniejszą rybą we Francji wówczas, najpopularniejszą rybą hodowaną w stawach, był karp. I można powiedzieć, że siłą rzeczy karp, kiedy osusza się stawy, ginie. I że jest, powiedzmy, collateral damage, tak? Że jest takim uboczną ofiarą osuszania habitatu. Tymczasem rzecz dlatego jest ciekawa, że było odwrotnie. To znaczy nie dlatego osuszano, nie dlatego miały wyginąć karpie, wyginęły w znacznej części też, że osuszano stawy, tylko osuszano stawy dlatego, żeby wybić karpie. To jest jeden z wielkich niezbadanych paradoksów rewolucji francuskiej. Lepiej było wyłowić karpie i sprzedać je Niemcom, Anglikom. Karpie się źle transportują, poza tym akurat wtedy i Niemcy, i Anglicy należeli już do pierwszej koalicji antyrepublikańskiej. Może bokiem. W każdym razie największe skupiska stawów w regionie, czy w krainie właściwie, to nie jest region, w krainie Dąb, czyli gdzieś między Bourg-en-Bresse a Lyonem. I tak się złożyło historycznie, że to jest kraina, która właściwie nie miała wtedy ziem uprawnych zanadto, ponieważ te wszystkie ziemie były zajęte przez stawy, które istotnie zaczęto osuszać. Wiesz co, bo z tymi stawami i hodowlą ryby to jest tak, że ja tę sprawę badałem na przykładzie Czech, że dla ludzi, którzy nie dysponują z jakichś przyczyn, tak, czy to politycznych, czy geograficznych, uprawną ziemią, grodzenie strumieni, robienie spiętrzeń i produkcja ryby, która nie była wtedy bynajmniej prosta i nie trwała tyle co dzisiaj, to jest złoty interes. Złoty interes. Te rynki, Czesi produkowali na rynek włoski, a Francuzi pewnie na swój i na jeszcze kilka innych. Na swój i na włoski też. Oni transportowali akurat z tego domu rybę dosyć daleko, to się udawało, ona docierała do Piemontu też stamtąd.
No właśnie, więc zabijanie ryby, no to pierwsze co się kojarzy, to zabijanie rynku. No tutaj wiadomo, że oni to zrobili wbrew, tak jak powiedziałeś, jakby według jakiejś takiej wykładni antyekonomicznej. I powiedziałeś o spisku, tak? I ten spisek się ujawnił w pewnym momencie i to zostało ujawnione nie przez byle kogo. No to jest zdanie, które zaczyna wszystko wyjaśniać. Ale zanim to zdanie pada, to, no to powiedzmy, że odbywa się nie pierwsze już posiedzenie konwentu. Rzecz się dzieje w grudniu 1793, wedle kalendarza rewolucyjnego 14 Frimera, 3 grudnia. I to jest bardzo ciekawe posiedzenie konwentu, dlatego że tego samego dnia głosuje się bardzo różne ustawy i wśród ustaw, które są dyskutowane i są przyjmowane, ustawa o osuszaniu stawów wywołuje największą dyskusję. Kiedy już ją przyjęto, o tym za moment w jaki sposób, przyjęto następną ustawę z numerem dziennika kolejnym. Ustawę o ustroju państwa, ustawę, która reguluje władzę wykonawczą w Republice i która rozdziela ją pomiędzy Komitet Ocalenia Publicznego i Komitet Bezpieczeństwa Powszechnego, czyli pomiędzy ciało, które się zajmuje wojną i dyplomacją oraz sprawami wewnętrznymi i bezpieczeństwem tak zwanym, czyli no, pilnowaniem. I też ta ustawa jest zaopatrzona w klauzulę no, natychmiastowej wykonalności. Zdaje się, że 10 dni jest na wprowadzenie wykonalności tej ustawy wszędzie, w każdym zakątku Francji. Więc jest to rzecz niesłychanie istotna, ustrojowa, centralizująca władzę we Francji, znosząca armię rewolucyjną i tworząca jedną jakby wspólną, centralnie zarządzaną armię. No, rzecz niesłychanej wagi. Ale zostaje przyjęta po ustawie o osuszaniu stawów. No i tutaj trzeba powiedzieć, że badacz musi się zastanowić, dlaczego te stawy są takie ważne, dlaczego one poprzedzają tę ważną ustawę ustrojową. Otóż no powiedzieliśmy o regionach, które od tych stawów zależały w całości i z nich żyły i deputowani tych regionów trochę starali się przekonać konwent, że może nie osuszajmy tych stawów wszystkich. Może rozbudujmy flotę na przykład. No cokolwiek zróbmy, może jakoś ocalmy te stawy. No, tymczasem, owszem, padają różne kontrargumenty. No, zdawałoby się racjonalne. Francja prowadzi wojnę na wielu frontach wtedy. Jest głód, nie ma pieniądza, pieniądz właściwie znika. No i deputowani podnoszą różne, powiedzmy, racjonalnie na pierwszy rzut oka wyglądające argumenty, takie na przykład, że trzeba sadzić siać zboże, że osuszy się te stawy, pod tymi stawami są żyzne ziemie i na tych ziemiach się wysieje zboże albo zdaniem niektórych zasadzi ryż. Takie też były pomysły. No i wyliczano to bardzo dokładnie, 210 tysięcy hektarów, mówi jeden z deputowanych, jest pokryte stawami. Gdyby te chociaż część znaczną z tych stawów osuszyć, posadzić tam ryż, to gdyby z jednego kłosa 6 ziaren jedynie się uda, to wszyscy by byli na jedzenie, tak. Oczywiście. No a ci z kolei od tych stawów ciągle mówią, że no może tak, ale tam może część stawów zostawić. No i w pewnej chwili tutaj jakoś zapowiadany przez ciebie potężny deputowany, Georges Danton, mówca, orator, retor, człowiek, który porywał tłumy, wstaje i stara się zakończyć tę rozmowę, zakończyć tę dyskusję i mówi: panowie, głosujmy, wszyscy jesteśmy, padają te słowa dokładnie, wszyscy jesteśmy ze spisku przeciwko karpiom. No i teraz tutaj się mówi o jakimś zbożu, o jakimś ryżu, a wstaje Danton i mówi: wszyscy jesteśmy ze spisku przeciwko karpiom. No i zaczynamy teraz powoli żeglować do domu. To znaczy, tak. Widzimy, że właściwie nie tyle chodzi o to, żeby osuszyć stawy, ile żeby wybić te karpie. No. I teraz rodzi się pytanie, co karpie zrobiły rewolucji? No,
No właśnie, co karpie zrobiły rewolucję? Ale zanim powiesz, to ja tylko, ponieważ ja różne praktyczne aspekty lubię sobie rozpatrywać. No jak można osuszyć stawy i tam posadzić zboże? Trzeba spuścić wodę, czyli ten strumień uruchomić, tak? Ten strumień będzie sobie płynął, czyli on przegrodzi staw na dwie części, tak? To jest jasne. Jest niecka, trochę deszczu i do widzenia, nie ma żadnego zboża, bo wszystko spłynie do tej wody, tam zaraz wejdzie roślinność bagienna. To jest fikcja. No tak, ale też trzeba powiedzieć, że wielkie systemy stawów, które zakładały wielkie opactwa i wielkie majątki ziemskie, to były stawy przepływowe oczywiście. Mm-hmm. I teraz mamy też jakaś wycieczka może pro domo sua. Tutaj jest w Polsce jeszcze parę takich miejsc, gdzie mamy cysterskie systemy stawów. Oczywiście one dzisiaj są właściwie swoim wspomnieniem jedynie, ale też mamy zakładane przez cystersów. Cysterci, nawiasem mówiąc, we Francji zakładali systemy stawów też z wielkim powodzeniem. Systemy stawów przepływowych, więc rzeczywiście tam by się teoretycznie dało jednak osiągnąć to co tam deputowani. Przyroda jest bezlitosna, Łukasz. Ty się znasz na przyrodzie może bardziej. Jak to nie wykosił nigdy kawałka łąki w ogóle zabagnionego, ten nie wie, co to jest życie po prostu. To, no dobrze, ale co karp zrobił rewolucję? Co karp zrobił rewolucję? Otóż karp. No, wiemy już, że karp był mieszkańcem stawów, które zakładał król, szlachta i mnisi. Więc karp był rybą z tego punktu widzenia reakcyjną, dlatego że jego pochodzenie było złe. Mhm. Czyli jakby nie otrzymywał punktów za pochodzenie, otrzymywał punkty ujemne za pochodzenie, ponieważ jakby u źródła karpia we Francji stały złe siły. Stały siły, które rewolucja znosi. To po pierwsze. Mhm. To jest pierwsza wada karpia. No ale to nie jest koniec wad karpia, dlatego że w czasie tej samej dyskusji, w której mówiono o zbożu i o ryżu, padały przeróżne argumenty innych deputowanych i były to argumenty z zupełnie innego porządku. To były argumenty z porządku ideologicznego, które mówiły o tym, że po pierwsze karp oznacza wprost tyranię i zabobon, czyli należy do porządku, no powiedzmy, króla i monastycyzmu, ale też, że padały takie argumenty wprost, że też jest synonimem postu i że jego obecność, ponieważ istotnie główna sprzedaż karpia to była sprzedaż w okresach postnych, no, których też przypomnijmy z kronikarskiego obowiązku było znacznie więcej niż dzisiaj. I że karp niesie ze sobą no, w owych czasach już wspomnienie postu, ale jednak obserwowane. To znaczy żali się jeden z deputowanych, że karp służy zachowywaniu suchych dni, i tak długo, jak karp będzie istniał, zabobon każe ludziom te suche dni zachowywać czy obserwować. I pada takie zdanie, kiedy zniknie przyczyna, zniknie i skutek. Czyli tą przyczyną zachowywania postu jest tutaj karp. Jeżeli on zostanie zniesiony, no tak. Zniesiony zostanie zabobon. No to jest jakby kolejne wcielenie karpia, można powiedzieć. Tak? To znaczy nie dość, że jest złego pochodzenia, no to jeszcze jest powodem utrzymywania zabobonnych praktyk. Straszne. No, ale to nie koniec. Dlatego, że też powiedzmy, że karp wprawdzie miał złe pochodzenie, ale był rybą powszechną. Mhm. Był rybą powszechną, sprzedawaną na ulicy. Każdy miał do karpia dostęp. No i teraz wyobraźmy sobie, że zmusimy wszystkich ludzi we Francji do tego, żeby przestali mieć dostęp do karpia. Tak? Czyli rzeczywiście to jest takie działanie na skalę kraju z takich, powiedzmy, ruchów, które rewolucje w ogóle lubią, socjotechnicznych właściwie. No tak. I po prostu pozbawiamy ludzi dostępu do karpia. Post chrześcijański jest jakościowym postem. Nie tyle mniej jemy, ile jemy co innego. Nie jemy mięsa, jemy rybę. Nie tyle chodzi tam o kluski, ile właśnie o rybę. No to jest powiedzmy istotne. No i teraz znika przyczyna, znika zabobon. I
kolejna rzecz właśnie dotyczy ryby, tak? To znaczy rybności karpia. Jego cech przyrodzonych. Przyrodzonych, tak, tak, tak. Otóż karp jest rybą popularną, ale jest rybą przede wszystkim. No i teraz ryba, jak wiadomo, jest bliska chrześcijaństwu. No, tak. Z powodu różnych zaszłości, różnych symbolik też. Symboliki są oczywiste, od eucharystycznej, przez symbolikę chrzcielną, po symbolikę pasyjną. No jednym słowem no, wychodzi na to, że karp reprezentuje ryby chrześcijańskie po prostu. Że karp reprezentuje rybę, która jest przywiązana do chrześcijaństwa. No i teraz, mówiąc zupełnie wprost, Danton mówi, panowie, tutaj nie chodzi o te stawy przecież, tylko chodzi o to, żeby nie było karpi, czyli żeby nie było tej ryby, dlatego że oczywiście jest morze dookoła Francji, ale w środku Francji nie ma morza i są tylko ryby słodkowodne i transport ryb poza jakby soleniem no, nie pozwala na to, żeby one były świeże. Jednym słowem, zbyt wolno się jeździ do środka kraju, żeby zwozić tam ryby z morza. I w ten sposób akt z 14 Frimera jest aktem nie tyle ekonomicznym, czy jakimkolwiek innym porządku się znajdującym, ale aktem symbolicznym, aktem po prostu... No, reakcji pogańskiej. No, reakcji pogańskiej, tak, tak. Reakcji pogańskiej tak na to trzeba nazwać. Tak, no, tak, reakcja tak pogańska na reakcję ryby. To jest w ogóle wstrząsające i fascynujące, proszę Państwa. Czy będziesz coś o tym pisał kiedyś? No, mnie się wydaje, że może jakiś artykuł gdzieś przy okazji. To nie jest taka nieznana zupełnie rzecz. Znaczy, no 2000, ja słyszę. W 2006 roku pewien badacz francuski opublikował bardzo zabawną i niesłychanie dobrze zdokumentowaną książkę pod tytułem Spisek przeciwko karpiom, czyli na tropach powodów, dla których przyjęto akt 14 Frimera 1702 roku Republiki. Więc no, można powiedzieć, że tutaj ja nie odkrywam zbyt wiele, po prostu ktoś to już zrobił, ale rzeczywiście rzecz, choć jest znana, to nie jest znana powszechnie, a też jeszcze, żeby powiedzmy postawić kropkę nad i, trzeba powiedzieć, że w tej opowieści, którą ja tutaj snułem i którą ja wybrałem, istotną rolę dosyć odgrywała sztuka propagandowa Republiki Młodej. I no, to był taki czas drukowanych druków ulotnych, ogromnych ilości ulotek, języka wizualnego bardzo aktywnie działającego na rzecz rewolucji, brutalnego niesłychanie. Zresztą po obu stronach, też po stronie powiedzmy reakcji również się do tego odwoływano, no ale powiedzmy nie w takiej skali. No i też trzeba powiedzieć, że antyklerykalne i antykrólewskie ulotki dosyć często podnosiły kwestię ryby jako symbolu reakcji i zabobonu. I też jedna z tych ulotek, bardzo, bardzo wiele mówiąca, pokazuje przedstawiciela stanu trzeciego, który trzyma na postronku wieprzka. Ten wieprzek ma twarz Ludwika XVI. Ludwik XVI na głowie ma koronę i jest to korona z ryb. Jest to korona z rybich ogonów, więc też trzeba jakby sobie uświadomić, że dla rozumienia rewolucyjnego związek króla i no, sakry, dlatego że, tak, że oczywiście wiemy, że korona tutaj ma funkcję sakralną i sakry z symboliką ryby jest czytelna, jest oczywista. Czy znaczy człowiek na ulicy Saint-Culotta musiał rozumieć po no, prostu a nie ten był to ten jakiś związek. Lotny umysł, tak, zakładamy, więc to musiało być czytelne tak, od razu i bezpośrednio, jak współczesne żarty polityczne. Nie no, fascynująca historia, proszę Państwa. Dziękuję Państwu bardzo. Naszym gościem był Łukasz Modelski. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy przy okazji którejś z kolejnej konferencji. Dziękuję, do usłyszenia, do widzenia.